Siemaneczko! Witajcie na moim pierwszym filmiku na kanale. Dzisiaj opowiem Wam o tyranozaurze, czyli jednym z najgroźniejszych drapieżnych dinozaurów. Tyranozaur Rex osiągał 12 metrów długości i od 4 do 6 metrów wysokości. Jego szczęki były bardzo twarde. Jego zgryz mógł przegryźć bardzo twarde kości i mógł przegryźć metal z różnych samochodów. Osiągał prędkość od 20 km do 40. Polował na triceratopsy, roślinożerne dinozaury. Jadł mięso. Jego szczęka miała 1,5 metra długości. Jego ręce były bardzo króciutkie, ale za to bardzo, bardzo potrzebne. Jak Tyranozaur Rex leżał, odpoczywał, to mógł nimi wstać. To pomagało mu wstać, lecz inni naukowcy twierdzą, że jego łapy mogły służyć do łapania ofiary, swoje ręce, a potem nią zjadać. Tyranozaury były bardzo mądrymi zwierzętami. Atakowały z zaskoczenia, chowały się i wyskakiwały i polowały na swoją ofiarę. Tyranozaury były bardzo niebezpiecznymi zwierzętami. Tyranozaura znaleziono w USA, Colorado, Montana, Nowy Meksyk, Dakota Południowa, Kanada, Alberta. Jego imię oznacza jaszczur tyran. Żył 66 milionów lat temu w późnej kredzie. Znaleziska. Ponad 20 szkieletów kompletnych do 90. Długość 12 metrów. Każdy zna tyranozaura. To najpopularniejszy z dinozaurów. Nie był największym mięsożercem, ale jednym z najstraszniejszych. Miał mózg dwa razy większy od mózgu innych mięsożernych olbrzymów. Takich jak giganotozaur. Poza tym był od nich szybszy i lepiej widział, choć przednie kończyny miał małe i niemal bezużyteczne, silnymi szczękami mógł chwycić i pozbawić życie każdą zwierzę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że zostawicie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.